Fundusz Sołecki, więc pierwszy rok, w którym weszła ustawa w życie, to był rok 2009, natomiast realizacja była od roku 2010. I akuratnie tak się składa, że w mojej gminie i w mojej miejscowości od samego początku ten fundusz jest realizowany. Jeżeli chodzi o moją miejscowość, to akuratnie były realizowane projekty wszystkie na drogi, ponieważ u nas bardzo dużo mamy dróg w naszej miejscowości, więc został bardzo poprawiony stan techniczny tych dróg. Natomiast w tym roku realizowaliśmy przebudowę takiego mostu, który był bardzo uszkodzony i trudno go było takimi własnymi siłami wyremontować, więc musiały być odpowiednie fundusze na to przeznaczone. Dlatego przeznaczyliśmy fundusz sołecki i ten most prawie, że już jest ukończony. Jesteśmy zadowoleni, bo stanowią takie zagrożenie przy jakimś większym przypływie wody, że ta woda wypływała i po prostu niszczyła drogi. Wiadomo, że każda miejscowość ma inną kwotę tego funduszu sołeckiego, bo ona jest w zależności od tego, jaki podatek dana miejscowość ma, bo to jest odpis od podatku. U mnie się to mieści w granicach 20 kilku tysięcy. W tym roku na przykład mam 23 400 zł. Po prostu jest on jeżeli chodzi o ten most, więc na most myśmy przeznaczyli 20 tysięcy i myślę, że w tej kwocie się zmieścimy. Oczywiście to, co robimy i po prostu na co przeznaczamy te pieniądze z funduszu, to jest w zależności od mieszkańców. Robimy zebranie wiejskie, na którym jest podejmowana taka uchwała. I ona jest wiążąca i dla mnie, i dla urzędu, i dla wójta, na co mają być one przeznaczone. I po prostu zwykłą większością głosów przegłosowujemy to, na co chcemy wydać te pieniążki. W niektórych gminach trudno jest przekonać, nie wiem, radnych, wójta, bo myślę, że sołtysi by chcieli, żeby to realizować. Ja powiem tak, że w niejednej miejscowości byłby to jedyny zaszczyk pieniężny, który ta wieś może dostać po prostu bez niczego, bo jeżeli Rada by podjęła taką uchwałę, że fundusz realizuje, to wtedy jest zmuszona ten fundusz wprowadzić w życie i tą uchwałę wprowadzić w życie. Dlatego zachęcam wszystkich, żeby korzystali, bo naprawdę jest to coś dobrego i tak jak mówię, niejedna miejscowość ma to jako jedyne zadanie do zrealizowania, a mamy potrzeb takich najpilniejszych dużo. Nie są to może duże pieniądze, ale są to takie rzeczy, które można zrealizować szybko i za niewielkie pieniądze i to daje efekty. Jest to po prostu mostek, który łączy drogę tutaj, która idzie przez las i ona jest bardzo potrzebna, bo wszystkie transporty leśne tędy przychodzą przez tą drogę. No i jest to taka droga, można powiedzieć, że też podchodzi pod rekreacyjną, bo tu masa rowerzystów też przyjeżdża tędy przez Forteczną, tędy, także to jest taka droga bardzo potrzebna. Myślę, że pierwszy temat to by trzeba było podjąć dyskusję na Radzie Gminy i przede wszystkim z radnymi i z wójtem przedyskutować ten temat, że fundusz jest fajny, że jest potrzebny, że można go realizować, że są jego korzyści. Poza tym no, do Funduszu Sołeckiego mamy dofinansowanie z budżetu państwa i to jest też fajne, że 30% do każdego zadania nam budżet dokłada. Jeżeli jest nierealizowany, niestety tego dofinansowania nie ma. Także zachęcam, żeby właśnie zacząć od Rady Gminy, żeby przekonać Rady Gminy, żeby zechciała ten fundusz wprowadzić w życie, bo są to pieniądze, które są na talerzu i można wziąć.